Premier. Transformacja nie może odbywać się kosztem ludzi, premier Mateusz Morawiecki. Transformacja nie może odbywać się kosztem ludzi. Wszyscy powinniśmy pamiętać o jednej zasadzie. Transformacja nie może odbywać się kosztem ludzi, oświadczył w Glasgow premier Mateusz Morawiecki. By zdobyć publiczne poparcie, zielona polityka musi dobrostan obywatela umieszczać w sercu. Sprawiedliwa oraz wspólna zmiana stanowi podstawę dla programu odbudowy i rozwoju, mówił szef polskiego rządu na szczycie klimatycznym COP26. By zdobyć publiczne poparcie, zielona polityka musi dobrostan obywatela umieszczać w sercu, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem sprawiedliwa oraz wspólna zmiana stanowi podstawę dla programu odbudowy i rozwoju. W poniedziałek po południu premier przybył na szczyt klimatyczny COP26 do Glasgow. Podczas spotkania głów państw i szefów rządów ma poruszyć między innymi kwestie związane z solidarnością, sprawiedliwą transformacją, tanią energią i czystym środowiskiem. COP26 w Glasgow to bardzo ważny kamień milowy w osiągnięciu celów porozumień paryskich. Mam nadzieję, że będziemy w stanie zakończyć pracę nad dokumentami z Katowic. Żyjemy w tej chwili w czasie kryzysu. Unia Europejska była pierwszą wiodącą gospodarką, która przyjęła cele neutralności klimatycznej, mówił premier podczas swojego wystąpienia na COP. Idziemy w kierunku neutralności klimatycznej, jak przypomniał, w zeszłym roku Unia Europejska podjęła decyzję, żeby osiągnąć redukcję w emisjach do 2030 roku od 40 do 55%. Wiele państw poszło drogą Unia Europejska, ale globalne wyzwania wymagają globalnych wysiłków. Każdy z nas powinien ponosić sprawiedliwą i odpowiednią część tych wysiłków, wskazał. Idziemy w kierunku neutralności klimatycznej, ale nie wolno nam zapominać zarówno o konsekwencjach ekonomicznych pandemii, jak i rozwoju i różnorodności poszczególnych państw i regionów, podkreślił szerządu. Premier przypomniał w tym miejscu, że nie wszyscy zaczynamy od tego samego punktu. Natomiast wszyscy powinniśmy pamiętać o jednej zasadzie: Transformacja nie może odbywać się kosztem ludzi, oświadczył Morawiecki. By zdobyć publiczne poparcie, zielona polityka musi dobrostan obywatela umieszczać w sercu. Sprawiedliwa oraz wspólna zmiana stanowi podstawę dla programu odbudowy i rozwoju, mówił. Jeżeli polityka wewnętrzna i globalna będą miały osiągnąć wspólny cel, muszą starzyć nie tylko odporną gospodarkę, ale również odporne społeczeństwo, które nie będzie zostawiać nikogo na marginesie, wskazał. W poniedziałek i wtorek podczas COP26 odbywa się szczyt liderów, podczas którego przywódcy państw dzielą się swoimi uwagami na temat walki ze zmianami klimatu.